Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, ja przed wami Chicory, A Colorful Tale i niech was nie zmyli sama prezentacja gry, bo mimo, że w tej grze możemy właśnie sobie tak malować co chcemy, to wcale nie jest gra dla dzieci. Nie jest to gra o rysowaniu i kolorowaniu, jest to gra przygodowa z zagadkami, z dialogami, z eksploracją, z szukaniem sekretów, z łamigłówkami związanymi z kolorami, więc ogólnie gra ciekawa. I myślę, że zanim wydacie ostateczny werdykt na jej temat, warto będzie się z nią zapoznać bliżej. Ogrywałem ją za czasów festiwalu Demek, któregoś tam poprzedniego, w zeszłym roku chyba nawet. Nie pamiętam dokładnie. I muszę przyznać, że była intrygująca. Także to nie jest tylko łażenie i kolorowanie i koniec. Rzeczywiście są tu bohaterowie, jest tutaj jakaś fabuła, jest poszukiwanie sekretów i tak dalej. A grę stworzyli ludzie odpowiedzialni za częściowo za Wandersonga, przede wszystkim, ale też częściowo za Celeste, oczywiście. Które oczywiście chciałem powiedzieć, że oczywiście znacie na pewno, prawda? Celeste ciężko nie znać, a szczególnie, że chyba wydaje mi się kompozytorka Celeste, tworząca muzykę do tej gry, to jest ta sama osoba, która tworzyła właśnie przy Celeste muzykę. Także 72 zł na Steamie gra kosztuje, myślę, że ona to chyba jest dostępna też na PlayStation, na Xboxa, tak mi się wydaje, ale sprawdźcie sobie to, bo ja przede wszystkim ogrywam gry na Steamie i mogę wam po prostu potwierdzić, że Steam albo Epic, albo GOG i tak dalej. Więc zaczniemy sobie nową grę i zobaczymy, o co tak naprawdę w tej grze chodzi. Tak, chcę wszystko wykasować, bo gra zapamiętała w ogóle mój progres z... O! Bo gra zapisała mój progres jeszcze z ogrywania demka. Więc jakie jest moje ulubione jedzenie? Ale teraz jak powiem schabowy, to nie wiem, czy gra będzie umiała się jakoś do tego odnieść w przyszłości, ale niech będzie, że schabowy. Ponieważ sernik z rodzynkami i nie wchodzi. Jest za długi, tak? Proszę bardzo. Confirm. Gram na klawiaturze i myszce, bo myślę, że łatwiej będzie malować. Gra jest w języku angielskim, nie ma języka polskiego, ale tu podjąłem w ogóle wyzwanie tłumaczenia wam tego na bieżąco, bez zatrudnienia gildii Skrybów. Zobaczymy po pierwszym odcinku, czy teksty będą na tyle trudne, że jednak zatrudnię gildię. Dzisiaj chcę sprawdzić siebie z siebie z tym swoim super ekstra na bieżąco czytaniem angielskiego po polsku. Tak. Więc mamy magiczny pędzelek. I możemy wypełniać kolor, świat kolorem. Tak, w skrócie. Ktoś musi nim władać. Ten pędzel był przekazywany z pokolenia na pokolenie, przez wieki. A obecny posiadacz, Chicory, a Chicory to po angielsku jest chyba cykory, ale się nie mylę? Jest taka super, jest totalnym geniuszem. Nasz świat nigdy nie wyglądał lepiej, dzięki niej. O właśnie, mamy... Cykoria jest najwyraźniej zającem. Panią zając. I to dlatego, to ode mnie zależy, żeby... do mnie należy zadanie, żeby jej wieża była zawsze czysta. Okej, okay, taki twist, że my nie jesteśmy Chicory, jesteśmy po prostu bohaterem, który może sobie... O właśnie. A, czyli na początku dostaliśmy... Okej. Okay. Na początku dostaliśmy zmiotkę, którą musimy wyczyścić wszystko tutaj. Co się wydarzyło? Nie wiem, czy widzieliście Wandersonga u mnie kiedyś, dawno temu, ogrywany. Bardzo spoko był. Co tu się dzieje w ogóle? Na samym początku jakieś straszne rzeczy? Ale ja chcę tu... Ojoj! No właśnie, och nie! Wszystkie kolory Chicory chyba za ostro czyściłem. Muszę jej o tym powiedzieć jak najszybciej. No właśnie, dalej można czyścić, ale to już jest taki inny kolor. Szarawy, no dobra. Okej. Okay. Wilder Tower, o proszę bardzo, czyli wieża trzymacza. Operatora, o, operator, to jest dobre słowo moim zdaniem. Wieża operatora. Pędzla. No, dziwne. Czy nie było tutaj koloru wcześniej? Portret. O tak, ten portret. To Almond. Klasyczny operator. I jeden z pierwszych, który pokazał osobowość swoim kolorem. A po niej... style stały się już bardziej różnorodne. Trzeba jakby szanować jej dziedzictwo. Tak? Mamy różne portrety i widzę, że w tych różnych portretach, proszę bardzo, są różne opisy. A, ten.
To jest marchewa. No, on był w porządku. Bardzo eksperymentalny. Lubił eksperymentować. Nawet w swoich czasach nie był za bardzo popularny. Ale myślę, że nadal ma swoich fanów. Okej. Okay. A tamten w ogóle... Ciekawym jeszcze ten portret tutaj, co to jest? O! To jest Parfait. Parfait? Parfait? Była kolorowa i heroiczna, tak jak Chicory. Jakby, gdyby tu była, powiedziałaby prawdopodobnie... Nie martw się, schabowy. Co? Nie ma jakby... Nie ma się czym martwić. To tylko wszystkie kolory zniknęły. Bez żadnego powodu i bez żadnej przyczyny. Nie ma się czym martwić. Prawdopodobnie powinnam przestać prokrastynować. Chicory musi wiedzieć, co się dzieje. Ha, to ja powinnam przestać prokrastynować. Dobra. Prokrastynacja jest bardzo ważna. Tu mamy jeszcze dużo innych różnych... Aha, już nie mogę przeglądać większe... już nie mogę podziwiać. Mogę sobie wybrać tylko 3. Okej. Okay. Tu jest dużo takich obrazów. O, jest pędzelek. Chicory Brush, proszę bardzo. Co on tutaj robi? Chicory! Jestem pewny, że ona jest tam. Ale zostawiła tak po prostu swój pędzelek tutaj? A wszyscy muszą panikować. Co jeśli... użyję tego pędzla, tak jak ona by użyła go. Na pewno doceni pomoc. Może... przynajmniej chwilkę? Okej, okay, take it, no way, take it, oczywiście. No i mamy. The brush. Pędzel. Zdobyliśmy the pędzel i teraz możemy malować świat. O właśnie, tak. Na cztery różne kolory mamy, tak? Proszę bardzo. Możemy też coś tu namalować. Możemy cały świat pomalować. Środki wszystkie myszy zwiększa jakby objętość pędzla. Możemy też malutko, tutaj ma jakieś małe detale namalować, a możemy też powiększyć mega ten nasz tutaj. Oj, namalować wszystko tak gigantycznie tu, proszę bardzo. Syrywa cała tutaj. Wszystko na żółto. To taki w sumie jest zielony. Żółto-zielony. Wiecie, że ja jestem mistrzem koloru, prawda? Więc nieraz będę to nazywał kolory takie, jakie dokładnie są. Wszystko tu pomalowałem na żółto-zielono. Proszę bardzo, nie będzie żadnej najmniejszej części, która nie będzie żółto-zielona, proszę bardzo. O. Cyk. O. Znakomicie, pięknie. Wejdźmy do pokoju Chicory. Zamknięty. Mam nadzieję, że wszystko jest okej, że wszystko z nią w porządku. Dobrze, że mam nie do pomocy. Okej. No dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Rozdział pierwszy. Mroczny las. Otacza nas. Lunheon? Lancheon? Lancheon. W ogóle wydaje mi się, że tu wszystkie postacie mają jakieś nazwy związane z jedzeniem, jeśli dobrze pamiętam? Proszę bardzo. Tutaj będą 3 drzewka niebieskie, tu 3 różowo-zielone. Nibble Tunnel. Okej. Okay. A tu mamy co? Super woods this way. Super lasy? O, to tam żyje jagoda. Dobrze wiedzieć, że jagoda tam żyje. To ona była operatorką przed Chicory. Żyjąca legenda. Co ja mogę? What? Mogę nawet zobaczyć chmurkę przestawić. Może wie, co się dzieje. O, to jest śmieszne, że można przestawiać. A potem też sprawdzić wśród mieszkańców też, co się dzieje. Dobra, ale na początku pójdziemy do tego tunelu. Zobaczymy, co to za tunel. I to dalej jest schabowy house. O, tu jest dom schabowego. Ale powiedziałem, że to co? Canvas number 4? Czy to są płótno numer 4? To było kiedyś jedno z malunków Chicory. I też zostało wymazane. The Potluck Art Academy zajmuje się tymi rzeczami. Ja nie mogę po prostu pomalować coś tutaj? Pomalowałem tutaj. Dobra, może kiedyś będę mógł. O, to mój dom. Heh. Wygląda na to, że jest całkiem... przestrzenny? No tak, najważniejsze... Aha, skromny, może chodziło o skromny. Że jakby utrzymywanie wieży w czystości zawsze było priorytetem. No tak, ale myślę, że tak, czyli ogólnie zapytali nas, co lubimy jeść, dlatego że no bohaterowie są naprawdę... mają imiona związane z żywnością, tak? Więc my jesteśmy po prostu schabowym, nazywamy się schabowy, gramy schabowym. Okej. Okay. Ale myślę, że... O, łóżeczko będzie takie.
Szkoda, że nie mogę, wiecie, klikać na zasadzie, że mogę na przykład pomalować cały obiekt, tak? Będę trochę wychodził za ramki, więc to trochę jest smutne. Ale proszę bardzo. Dzięki temu nasz domek będzie pomalowany, proszę bardzo, bo to najważniejsza rzecz w tym gameplayu jest, tak, żeby malować, a nie poznawać fabułę i rozwiązywać zagadki. Ale to jest mój domek, więc on musi być pomalowany, tak? On musi być pomalowany, proszę się z tym w żaden sposób nie kłócić. Jak komuś przeszkadza, proszę bardzo, na YouTubie wymyślili takie bardzo zaawansowane mechaniki jak skipowanie i przesuwanie filmu. Proszę bardzo, a myśmy sobie tutaj pomalowali. Tak jak wy mówicie, że lubicie, jak ja zbieram na przykład jeżyny w lesie w Stardew przez pół odcinka. Tak samo, proszę bardzo, tu pomalowałem. Mogę też pójść spać? Nie mogę usiąść? Okej. O, coś się zaczęło dziać. Chwilę, jak nic nie robiłem. Zobaczmy, co się wydarzy. A nie, dobra, on, dobra, to się tak robiło, jak zacząłem schodzić, okej. No dobra, to jest mój domek. Tu mamy kogoś, ktoś tutaj żyje. A tu jest... Mogę wejść na grabie i dostać w twarz? Dobra. Kto to jest? Bazyl. Znaczy Bazylia prawdopodobnie. Hello, hello, siema, siema, schabowy. Chcesz małą wskazówkę ogrodniczą? Niektóre kwiaty rosną, kiedy są kolorowe. Ale inne rosną tylko wtedy, kiedy są bezbarwne. Jeśli chcesz usunąć pokolorowany, możesz kliknąć prawym przyciskiem mysz. Dzięki, Bazyl. Operatorowanie pędzlem musi być przytłaczające. Jeśli nie wiesz, co robić, pogadałbym z Jagodą. Starym operatorem. Starą operatorką. Żyje Supper Woods. To teraz Supper było zawsze, tak? Przez, że nie było super, tylko super? Na południowym wschodzie. Stare ziomy jak my zawsze mają pełno dobrych rad. No dobra, czyli chodzi pewnie o to. Proszę bardzo, zaraz możemy przejść, tak? To mogą być jakieś sekrety związane z tymi... z malowaniem tych elementów, ale mam wrażenie, że coś tutaj gdzieś... O, proszę bardzo, i na dzień dobry. Już jakaś zagadka, już jakiś sekret, zobaczcie. O, proszę bardzo. Mogę wejść tutaj? No to ciekawe, to myślę, że może tutaj wejdę. Tu coś leży w ogóle. A może nie? Miałem dowód, że może mogę tutaj wejść, bo wiecie, bo tu jest jakiś kolor. Okej, dobra, no to pójdziemy tak. Co tu jest? Nibble Tunnel. I co jest w tym tunelu? O! Jest jakiś tunel. O, tylko że nie za bardzo widzę, co się dzieje. W sumie ciekawe jest to, że Wondersong, ich poprzednia gra, była grą... Może jakoś mogą świecić na jakiś kolor? Chyba nie. Ich poprzednia gra była grą, która bazowała przede wszystkim na dźwiękach i muzyce. Tutaj mamy grę, która bazuje na kolorze, czyli przeszli z muzyki, z dźwięków na kolor. Znalazłem coś. Prezent. Uuu, pocket jacket. Proszę bardzo. Oczywiście, że będziemy. No. Jest mega. I mamy teraz pocket jacket. Tutaj są jakieś jeszcze ziomki. Znaleźliśmy kurtkę. I tu też możemy wejść do tej... No właśnie, tu też mamy trasę, gdzie możemy wejść do tego tunelu. Choć nie za bardzo wiem, jak tam wejść. Znaczy, wiem, jak tam wejść, ale nie wiem po co. Wrażenie, tutaj coś się działo w tym krzaczku. O, ten krzak nie chce się pomalować. Przynajmniej coś może tu się działo, jakiś ziomek siedział w środku. Co to jest to? O, podniosłem śmieci. Okej. Okay. O, śmieci. No kurczę, te śmieci mnie trzymają. W Stardew Valley śmieci, w Hobo dużo śmieci. Wszędzie śmieci. Groszek. Jak leci schabowy? Chicory dała ci pędzel. Czy już udało ci się wytworzyć swój styl? Wynaleźć swój styl. Jest tyle różnych sposobów na kolorowanie. Ja wiem, jaki mój by był. Użyłabym Alta albo X-a. Żeby mój pędzel był wielki. I wszystko mega szybko kolorowała. To zdecydowanie najlepszy styl. Myślę, że użyłabym Alta albo X-a, żeby mój pędzel był mniejszy. I plusa, żeby zoomować. Żeby mogła dodać małe detale. Nie, to jest to złe. To paskudny styl. Czyli mamy takie jakby podpowiedzi, jak można malować, ale faktycznie wychodzi na to, że z Altem albo X-em, tak? Tak, z Altem, a ja środkowym przyciskiem się naciskam. Też mogę w ten sposób sobie tak więcej detali dodać. O, chmurki pomalowałem. Tak, mogę. Dobra. Taka zabaweczka. No dobra, tu byliśmy. Co jest jeszcze po tej stronie?
O, tutaj jest jakiś ziomek, który się wkurza na innego ziomka. Marakun? Makarun! Czekaj, makarun? To jest na pewno makaron, ale to nie jest makaron przecież. Jeszcze jest pampernikiel. Okej, makaron. Oj! Mój dom nie ma żadnych kolorów! Naprawdę! Daj mi jakieś silne kolory! Rozumiesz? Tylko silne kolory! I jakbyś jeszcze nie wiedział, możesz zmieniać kolory kółkiem myszy albo Z. Chop chop! Chop chop oznacza ruchy, ruchy. No dobra, silne kolory? Czy to jest silny kolor? Może on powiedział, może chciał siny kolor, przebacz. Zobaczymy, jak zareaguje na to, że pomaluję mojego dom na czerwono. Co ty na to? Oj! Te kolory! One są... silne, lubię, uwielbiam je. Umiesz zrobić robotę. Muszę ci podziękować. O, dostałem czapkę. Okej, może być. Yeah! Mam nadzieję, że lubisz ten kapelusz, tę czapkę. Tak jak ja uwielbiam te silne kolory. Dzięki jeszcze raz. Nie ma sprawy, makaron. Ja wolałbym jakiś zjeść makaron za to, ale no może być też czapka. Cyk, to jakiś płatek jest, może jakieś przejścia tajemne tu będą pomiędzy tymi drzewami. Pumpernikiel. O, zupełnie inny font jest. Chicory myślała, że... Chicory stwierdziła, że jesteś... należy ci się... pędzel? Operatorzy nie są już tak dobrzy, jak kiedyś byli. Brakuje mi dni, kiedy BlackBerry była tym operatorem, tak? Hej! Chicory jest niesamowitym operatorem. Nie, pod niesamowitą operatorką. No, jeśli lubisz takie rzeczy. Ale BlackBerry żyje na południe, na południowy wschód, w Supper Woods. Powinnaś iść i się z nią spotkać. Tak mam zamiar robić, ale ty, pampernikiel, za karę dostaniesz taki kolor. Już miał niebieski domek. Co ty na to? O! Jak miło z twojej strony, że kolorujesz mój dom. O, ale to nie jest za bardzo zbalansowany. Chcę zobaczyć dodatkowe kolory. No dobra, mogę zmienić kolor. Chcę dodatkowe kolory, chcesz zobaczyć? Proszę bardzo. Już miał bardzo zbalansowany posiłek. Trochę niebieskiego, trochę fioletowego, proszę bardzo, o. Co, nie chcesz więcej kolorów? To masz jeszcze tutaj kawałek trochę żółtego. Proszę bardzo, o, i może jeszcze czerwone. Jakieś elementy czerwone tu, proszę bardzo, o. Lepiej? Czy możesz dodać więcej tego koloru? I mniej tego koloru? Co? Chcesz więcej niebieskiego i mniej fioletowego? Proszę bardzo. Może być? Czy może dać więcej tego koloru i mniej tego koloru? O mój Boże, ciekawe, czy jesteś w stanie osiągnąć jakiś balans, rzeczywiście. No dobra, może tak. No, co ty na to? A więcej czerwonego i mniej tego. Kurna, no, gościu, jaki ty jesteś wymagający. O, jej! Co za pięknie zbalansowany zestaw kolorów. Dziękuję, że udało ci się spełnić moje wymagania. To całkiem przyjemna, piękna praca. No dobra, super. A nagroda za to? Dziękuję bardzo. To niesamowite, że dałeś mojemu domu kolor. Bez żadnej nagrody. Widząc moją uśmiechającą się japę, no musi być wystarczająca nagroda, prawda? Niekoniecznie. Bardzo się z tego cieszę. Z takiej pięknie zbalansowanej palety. Moi sąsiedzi... po prostu nie mają smaku. Są pozbawieni smaku. O, i koniec, już nie mogę z nią gadać. Z nim? No dobrze, pogadaliśmy. O, tu mamy kolejnego. Thyme. Tymianek, być może? Czy wiesz coś o rysowaniu z innymi ludźmi? Jeśli... O, można zacząć tak. Ta gra ma ogólnie koopa. Można malować z kimś też przy okazji. Okej, czyli ktoś może grać z tobą jako dodatkowy pędzel. I malowanie razem może być miłe. Zawsze mi pomaga się zrelaksować. No taka jeszcze podpowiadajka. Więc jak najbardziej jest to realne. No dobra, pójdziemy sobie... Żeby zwiedzić dokładnie wszystko, to pójdziemy sobie teraz tędy. O, tu jest jakiś domek. A tu przejście jest zamknięte. Może kiedyś, bo tu można też zdobyć jakieś nowe umiejętności, także tu sobie zaznaczę, że... to warto byłoby zobaczyć. Zamknięte. O, poczekaj chwilę. Co to za ziom? Dzisiaj running a bit late today. Spóźniłem się? O cholera. Zapomniałem się ubrać.
Lepiej nacisnę Enter i zmienię ciuchy. Okej. O wiele lepiej. Okej, chodź wejdziemy. Zapraszam do środka. Enter i mogę zmienić ciuchy? Faktycznie. Bandana, brim cap, none. Proszę bardzo. Colors can change. Shift. Aha, i mogę sobie pokolorować jak chcę, albo mogę ustalić kolory na stałe. I nie będę mógł już pokolorować. Okej, no to zrobimy sobie w taki sposób. I możemy zablokować i już siebie nie. I już siebie nie. I można też zmieniać tutaj kolory. Ale jest spoko, tak? Jest spoko. Niebieska czapka, czerwone ciuszki. Powiedzmy, że jest to kolorystycznie pasujące do kanału, prawda? No dobra, co my tutaj mamy? Kto tutaj jest? Oats? Mamy też cukinię, jest cukinia. Jest cola, no proszę bardzo. Pomaluję ci tutaj coś. No siema schabowy. Co tam ciekawego nowego w wieży? Widzę, że Chicory pożyczyła ci pędzel. Wiesz, to świetny świetnie się składa, dobry timing. No właśnie wydawało mi się, że nasze ubrania są takie nudne. Czy chcesz narysować nam nową koszulkę? Oczywiście, że chcę. Świetnie. Wszyscy będą bardzo podekscytowani, że to nowy władacz, operator to zrobił. Narysuj cokolwiek chcesz. O matko boska, naprawdę design a t-shirt? Naprawdę, a mogę... Hu, hu, hu. O kurcze, naprawdę można rysować. Proszę bardzo. Mogę tutaj coś narysować. Co ja mogę tu narysować? Oczywiście coś kanałowego, prawda? Tak jak już widzieliście na intro. Proszę bardzo, wszyscy będą chodzić w t-shirtach z znakiem bardzo charakterystycznym dla kanału. Proszę bardzo. O, nie będziemy kombinować zbyt specjalnie, proszę bardzo. Idealnie, prawda? I taki wzór do dla marketu wrzucenie. Done. Wow, wygląda świetnie. Nie mogę ci pozwolić iść bez tego, bez otrzymania ode mnie jednej sztuki. No i mam. Custom tee. Proszę bardzo. No i super. I mamy, zobaczcie, ciuch, który sami sobie stworzyliśmy. Proszę bardzo. Możemy sobie narysować cokolwiek i w tym chodzić. Także to jest miłe. Cześć, cukinia. Przepraszam, pracuję. Idź zajmować kogoś innego. Dobra, cukinia, nie jesteś miły. Moda jest sposobem, żeby pokazać, że to jestem ja. I when it's really sublime, it says this is what the world is right now. Aha, okej, że tak teraz wygląda świat. Dobra. Ale jak teraz wygląda świat? A beanie i pocket jacket. Szukasz, a to jest outfit, którego teraz szukam. Jeśli możesz mi go pokazać, dam ci coś całkiem fajnego. Okej, czyli beanie... Dobra, i... Jeszcze raz, co? A beanie and a pocket jacket. Dobra, a co ja w ogóle mam na sobie? Czekajcie, bo tutaj mam... Dobra, i tutaj mam pocket jacket, jest, tak? Więc jak coś, to jest. Ale nie mamy beanie, więc musimy znaleźć beanie, pokazać owcy i owca powie, o, to jest zarąbiste. Chcę to. O, proszę bardzo, Turdis. Jedyny numer, który pamiętam, to numer do moich rodziców. Myślę, że mogę do nich zadzwonić. Zawsze wiedzą, co muszę robić, kiedy się zgubię i albo utknę. Są najlepsi. Zadzwoń do domu. Czy chcesz zadzwonić do mnie, dostać hinta, co zrobić? No, zobaczmy, jak to działa, tak? Muszę się spotkać z Blueberry, tyle wiem. A, sorry, że nie odebrałam? Znaczy, byłam za daleko od telefonu, to ja, mamo. Schabowy! Czy wszystko w porządku? Wyjaśniasz całą sytuację mamie? O, rozumiem. Więc w twojej sytuacji powinieneś pójść do Superwoods. I oczywiście spotkać starego operatora Blackberry, czyli... No ja zakładam, że to jest jagoda, choć jak znam życie, to będzie... Blueberry to jagoda chyba jest, tak? Blackberry to jest jeżyna? Jeśli dobrze pamiętam? Prawdopodobnie będzie wiedziała, co zrobić. Okej. Kochanie? Ta łapa tam. Mam nadzieję, że dosłownie, że sobie radzisz, schabowe. Powodzenia. O, czekaj. Tata na mnie patrzy specyficznie. Myślę, że chce coś powiedzieć. Wiesz, jak to z nim jest. Kiedy zna odpowiednią odpowiedź, dobrą odpowiedź, nie może sobie odmówić, żeby się nią podzielić. O tak. Czy chcesz ją usłyszeć? Tak, zobaczymy.
Okej, dam go. To jest... O Jezus Maria. W końcu moja tura. Słuchaj. Żeby dostać się do lasów, musisz... Get fancy with your brush. Tak, czymś pobawić się musisz swoim pędzlem. Pokoloruj te duże kwiatki, żeby sobie zrobić trasę. Stworzyć trasę. I w ten sposób... And you will need to erase those... Aha, i będziesz musiał usunąć te same kwiatki. Żeby można było stworzyć most. Jeśli wiesz jak usunąć, to staraj się popytać. Albo naciśnij po prostu kilka przycisków, haha. W porządku? Dobry, jesteś dobrym dzieciakiem. Moja twoja mama lubi, kiedy dzwonisz. Nie bądź... Don't be a stranger. To jest jakieś sformułowanie takie... Nie bądź obcym, tylko... szerokiej drogi. Tak, właśnie, więc jak najbardziej podoba mi się fakt, że tutaj możemy sobie po prostu zadzwonić do mamy i będziemy mieli taką dodatkową... Znaczy, to jest fajnie wymyślone wszystko. Dzwonimy do mamy tylko po to, żeby dostać delikatny, można powiedzieć, kopniaczek w odpowiednim kierunku, ale możemy też dopuścić ojca do głosu i się okazuje potem, że ojciec nam bezpośrednio mówi, co musimy zrobić, bo jesteśmy tępi i nie rozumiemy, jak działa gra. Pickle. No siema, schabowy. Czy to jest pędzel? Ukradłeś go? Haha, lol, cokolwiek. Jak to jest posiadać ten... No właśnie. Operować tym pędzlem. No, myślę, że mocno spoko. Jest naprawdę spoko. Oh yeah. Zazdro? Czy mogę spróbować? Nie. O! Ale fajnie, bo mi się podoba, że on w sumie pisze, mówi do nas tak, jak się normalnie, nie wiem, pisze gdzieś, tak? Na czacie na przykład. Lemon, o, cytryna. O, siema schabowy. Wszystko straciło nagle kolor, co się dzieje? I czemu masz pędzel Chicory? Cykori? Może nazwę ją Cykoria po prostu. Wygląda, jakby stało się coś bardzo złego. Cóż, jeśli masz pędzel, czy możesz pokolorować mój dom? Jakkolwiek chcesz. No dobra, okej. Wyglądasz trochę na jakiegoś takiego, bym powiedział... Staniesz na zielono, ponieważ wyglądasz na kameleona trochę, nie? Zobaczymy, czy mu się spodoba. O, dziękuję, ale... Przepraszam, czy możesz usunąć trochę? Możesz używać prawego przycisku do tego i powiem ci, kiedy masz przestać usuwać. Dobra. Okej, to już tak, tyle? 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 O, to wystarczy, dobrze, dzięki. It wasn't how I liked it before. Nie było takie, jak lubiłam. Lubiłem? Ale możesz jeszcze raz pokolorować, jeśli chcesz. Bardzo bym chciała, żebyś pokolorował to inaczej. No dobra, to może na niebiesko jednak? Chcesz na niebiesko? Zobaczymy? Jakaś reakcja na niebieski kolor, czy nie? Nie za bardzo? Może być? O, skończyłeś? W porządku, więc... It's just so different from how Cikoria did it. O, jest tak inaczej niż to, co zrobiła Cikoria. Ale dzięki. No dobra, a jak zrobiła Cikoria? Bardzo doceniam, że zająłeś, że poświęciłeś temu czas. Dziękuję raz jeszcze. No dobra. Ale to już nic chcesz więcej powiedzieć? Nie widziałem nigdy, żeby kolor tak znikał nagle. To nie wygląda dobrze. Czy wiesz, co się dzieje? W ogóle nawet można pogadać zawsze sobie z tymi postaciami, bo one zwykle mają, zobaczcie, coś do powiedzenia, tak? Super Woods. Zwykle mają coś do powiedzenia. Na zasadzie właśnie takiego, że coś rzeczywiście cennego do powiedzenia mają. To mi się w sumie podoba. O, tutaj sobie ktoś stoi. Tu mamy jakieś... Yum Cave! Ale co ciekawe... Bardzo ciężko się tutaj na razie rozeznać. Być może, wiecie co, mam wrażenie, że... Może kiedyś w przyszłości uda nam się zdobyć na przykład... Nie wiem, jakąś latarkę. Na razie można sobie kolorować jakieś elementy, ale tu średnio cokolwiek widzę. Zobaczmy, co tutaj. Byliśmy kiedyś? Byliśmy, ale chyba żeśmy... O, tutaj coś jest. Drzewku siedzi. Tutaj co jest? Gulp Swamp This Way. A tu jest Beans. O, siema. Czy widziałeś jakieś... Critter to są chyba takie małe robaczki, nie? Nazwę je szmergle. Widziałeś gdzieś szmergle? Moje dzieciaki gdzieś sobie poszły. Milionowy raz. Jeśli... Zobaczysz cokolwiek, co robi... Jostling? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Aha, muszę kilka razy poklikać na... Dobra, popacać pędzlem. I to je wykurzy stamtąd. I potem je wyślij tutaj, dobra? No właśnie, widzieliśmy taki krzak kiedyś, nie? O, proszę bardzo. Lost Kid, jest. Dobra, znalazłem
Lost Kid. Dobra. Czyli faktycznie, jak wchodzimy gdzieś i będziemy widzieć, że coś się tutaj telepie, no to będzie można ogarnąć. Znalazłeś jednego z moich dzieciaków. Dziękuję ci bardzo. Mam całe ręce roboty zajęte przez nich, tak? I muszę się upewnić, żeby już nie odeszły nigdy więcej. Jeśli znajdziesz całą resztę, pozostałą trójkę, byłoby świetnie. No dobra. Okej. I mam przyjść, jak znajdę, może to jakąś nagrodę wtedy dostanę. Dobra, możemy popatrzeć, czy tu się coś będzie działo. No dobra, czy jak zobaczycie gdzieś, że się coś telepie. O, właśnie, tutaj się telepie. O, proszę bardzo. Tu się telepało, więc już mamy. Znaleźliśmy kolejnego koteczka. Wydaje mi się, ten krzak, który widzieliśmy poprzednio, też był. No dobra, to nie można dalej przejść już? Nie, a czy ja dostałem jakieś nowe kolory? Czy dostałem nową paletę kolorów dostałem w tym miejscu? Taką jesienną paletę kolorów. O kurcze. Jak miło. Czyli mogą się zmieniać, może się paleta kolorów zmieniać. Aj, no to ja, mi się bardzo podoba to, bo można sobie pomalować jak się chce. Proszę bardzo, o. A tutaj można też jakoś pomalować, o. Ej, mega. Bardzo mi się podoba właśnie ta faza, że te kolory faktycznie się zmieniają i można sobie tutaj coś wykombinować, coś sobie tutaj upiększyć. I można sobie całe te, zobaczcie, strefę pomalować, o. I jest to jakaś wizja moja, nie? Tego miejsca. I to jest fajne, bo każdy będzie miał inną wizję, a najlepsze jest to, że gra zapamiętuje. Zapamiętuje postępy, zapamiętuje zawsze wszystko, co pomalowaliśmy, to naprawdę jest fajny sposób na to. Ja ciekawe, jak oni to zapamiętują. Muszą to jakoś w jakichś tablicach tutaj zapamiętywać tak skomplikowane elementy jak to chociażby. Nie bardzo mi się to podoba, że to jest tak wymyślone. Dobra, ale poczekajcie, to w takim wypadku zobaczmy jeszcze, co jest tu. Tu jest powrót. A widzicie, może kiedyś będziemy potrafili się tym lepiej zająć, bo tu jest kilka przejść, które... I te drzewa tutaj jakby zamykają drogę. No dobra, ale pójdziemy sobie, postaramy się pójść i tak w kierunku na razie... w kierunku takim, który nas tutaj prowadzi. Czyli będziemy chcieli pójść do tego Supper Woods, a po prostu przy okazji może uda nam się... O, jest dzieciaczek. A wiecie co? Skoro to jest kolejny dzieciaczek, to ja chyba wiem, gdzie jest ostatni dzieciaczek. To chyba zrobimy od razu to zadanie. Jak to trzy? Miałem wrażenie, że został mi jeszcze jeden kociaczek tylko do ogarnięcia i wydaje mi się, że widziałem, gdzie on jest. Jak byliśmy tutaj po tej stronie z lewicy i tutaj chyba gdzieś w krzakach, jak był ten koleś, co nam pomagał w ogrodzie. Wydaje mi się, że tu widziałem w tym krzaku. O, właśnie. I jest. I kolejny złapany. No właśnie, to ten krzak tam wtedy tam się... O, i mamy cztery kociaczki. No i super. I teraz możemy wrócić do typa, oddać mu jego dzieci i zobaczymy, jaka będzie nagroda za to. Wydaje mi się, że powinna być jakaś. Mam nadzieję, że będzie dobra, nie? Bo to, kurczę, nie robię tego za darmo, nie? Wszystkiego. Zobaczymy. Jak w ogóle, jak przechodzę też przez te obiekty, to też mi usuwa kolor. To też jest interesującą mechaniką. Dzień dobry, ja przybyłem z twoimi dziećmi. O! I każdy jest inaczej pokolorowany też, tak jak tam złapałem. Hej! To moje wszystkie dzieciaki. Urocze, prawda? When they aren't giving me a conniption? Co to jest conniption? Okej, to nie wiem, nie znam tego słowa. A myślę, że ci, co, jestem ci wdzięczny. To właśnie. Headband. Dobra, where now? Okej, niech będzie. Jestem ci coś winien. To niedużo, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. No i super. I mamy Kitten Cabody. Dostaliśmy achievement za to, że złapaliśmy wszystkie ziomki. Mogę tutaj sobie usiąść? No i proszę bardzo. Wszystkie małe ziomeczki. Naprawdę, i można je wszystkie pogłaskać. Okej. Oj, mogę wejść tutaj w tę kupę śmieci. Pomalować ją na czerwono, proszę bardzo. Co, każdego koteczka można pomiziać? Jest jakiś achievement za mizianie wszystkich koteczków? Dzieciaki zawsze będą dzieciakami. Czasami ciężko powiedzieć, co jest dla nich najlepsze. I jeszcze ciężkie jest również domyślenie się temu od tego samemu. I probably used to scramble off worse than they do. O, więcej jakbym młody, to robiłem... no właśnie. Dużo rzeczy robiłem, jak byłem młody. No właśnie, to buduje charakter. Ale teraz są bezpieczne. No właśnie. Cieszę się bardzo. Dobra, moi drodzy, quest główny. Porobiliśmy questy poboczne. Nie wiem, gdzie muszę pójść, ale wydaje mi się, że będę musiał jakoś pokombinować tutaj pewnie górą. Czyli tak, na początku muszę je pomalować, żeby przejść tu. To jest jakiś prezent, zobaczcie. O, ale właśnie, będziemy sobie tu czyścić. A musimy pokazać, tam pamiętam, Beanie mieliśmy pokazać, tak? Jak dobrze pamiętam. Gift. Co mam tutaj? You got? Beanie. No i moi drodzy, właśnie, mamy Beanie.
I mieliśmy mieć beanie i tamten jacket, jakbyśmy pokazali te dwie rzeczy. O, proszę bardzo, jakieś przejście tajne. To... O, co tu jest? Coś tu leżało? Stripey tea! Niech będzie. O, proszę bardzo. I zmieniłem znowu swój ciuszek. Tutaj się działo coś, wystarczy pokolorować. Ale zobaczcie, jak to było ukryte. Już możemy coś pokolorować tu, gdybyśmy chcieli. Całą tę strefę. Ale zobaczcie, jakie to było interesujące, biorąc pod uwagę, można też zaznaczać sobie, gdzie byliśmy, a gdzie nie byliśmy, że to był taki bardzo mały przesmyk tu schowany, nie? Widać, że ta gra ma sekrety, co mi się oczywiście podoba i na pewno zachęca do eksploracji gry. Ma fajne postacie, ma fajne questy. O, a kim ty jesteś? Czy Cikoria dała ci ten pędzel? I tak. Więc jest gorzej niż myślałem. Myślałam, nie wiem kim jesteś. Nie wyglądasz na gotowego. Mam nadzieję, że jestem w błędzie. Chodź tędy. No i teraz pytanie, czy to był poprzedni operator? Super Woods, proszę bardzo. No dobra. Wow, jaki bajer. Patrzcie, te grzyby potrafił wyrzucić. Wow, nice. Powiedziałbym wręcz, że noise. Okej. Okay. Ha! Dałem radę. Proszę bardzo. I mamy flower dress. Może być. Będziemy cały czas przebierać się w to, co zdobędziemy. Czemu nie? Cyk. Możemy też wrócić tutaj albo przejść dalej. Czekajcie, tu już było wszystko do znalezienia? Tu można było zejść, połazić tutaj. Ale coś czuję, że tu nigdzie nie jesteśmy w stanie dojść. Przynajmniej nie widzę, żebyśmy mogli gdzieś tutaj dojść. Ja tak pokoloriłem, żeby było więcej kolorów w tej części, tak? Bo nie było tak smutno. Tu sobie też na pomarańczowo pokolorujemy te drzewka. O, tutaj, tu sobie pokolorujemy. Aha, sobie mogę pokolorować. Tu na razie tutaj tyle. No dobra, czyli co? Tu mamy... I tu takie widzę, że zagadki będą. Aha, dobra, rozumiem. I tu mamy jakieś przejście? Tu mamy przejście. Czekajcie, tu są jakieś śmieci jeszcze. Dobra, udało mi się zrobić... Może śmieci to są jakaś waluta? Będzie może coś zamieniać za te śmieci? O, proszę. Czasami w ogóle trzeba wejść do pewnego miejsca, nawet jak nie widać, to warto wejść. Starity. Niech będzie. Czasami po prostu trzeba wejść w jakieś miejsce, żeby coś zaczęło się... jakby tutaj... miotać. Aha, to mnie tylko odpycha, nie mogę się tak po prostu zrzucić... wrzucić z ziemi gdzieś. Rozumiem. No dobra, to tak samo, wiecie co? No dobra, to w takim wypadku... to też może być coś gdzieś. Ukryte, wiecie, w takich... błyszczących... elementach. Ja spróbuję. Aha, i musiałbym wszystko... Ale dobra, jestem tu na dole, prawdopodobnie tu się i tak spadało, tak? Na ryj. I to chodziło o to, że trzeba było wrócić na górę jakoś, nie? Więc to chyba tylko takie wyzwanie. Dobra, okej. Okay. Ogarnięte. Tak samo tu musimy zrobić opcję. I cyk. No dobra, i teraz wydaje mi się, że to będzie... Aha, tam nie mogę pójść. A, wiecie co? A, jestem ciekaw, czy ten grzyb... Wiecie co? A, tu już nie mogę zejść teraz? Nie, no mogę zejść. Dobra, czekajcie, bo mam... Jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy ja mogę sterować jakoś, którędy ja tu przychodzę? Tylko tu bym chciał tego grzyba pokolorować. O, widzicie? A tutaj. O, tego. O, właśnie tutaj. Mam wrażenie, że tu jest coś... O, właśnie. Okej. Okay. Niech będzie. Mam teraz piękną, cudowną muszkę. Ale sami zobaczcie, tutaj też jest jakieś przejście. Możemy zaznaczyć, że tu byliśmy, nie, na przykład, tak, że to jest strefa, w której byłem. I to też jest taki spoko pomysł, żeby można zaznaczyć sobie kolorem po prostu miejsce, w którym byłem. Dzięki temu wiem, że tutaj mam wszystko zaliczone, prawda, i mogę sobie iść gdzie indziej. I to jest moim zdaniem całkiem spoko, szczególnie, że tutaj też idziemy, o właśnie. Tu byłem, nie? Okej, tu byłem, bo jest pokolorowane. Tu też byliśmy, proszę bardzo. No tutaj wszędzie byliśmy, o, kolorki są, tu trochę smutno wyszło. Ale tu możemy dać weselszy kolor. Może też okazać się, że na przykład coś zacznie się pojawiać, jak zaczniemy tak malować, nie? Ale co ciekawe, zobaczcie, że też tutaj mamy przejście, które można by zrzucić. I tu można by... Aha! Dobra, tutaj jest przejście. Mogę przejść tędy. Mam pomysł. O właśnie, mogę spaść tutaj. Więc mogę teraz przejść tu. O, proszę. O, widzicie? Fajnie. Fajnie, bo rzeczywiście jest pełno sekretów w tej grze. To mi się bardzo podoba. Tu trzeba pomyśleć, pokombinować. Aha, i teraz kolejne przejście jest tutaj.
cyk i cyk. I proszę bardzo, doszliśmy znowu gdzieś. O! Kolejne tajne przejście. O, znowu jest, zobaczcie, budka. No dobra, z Tardisów będziemy mogli korzystać. Dobra, czyli tak, przyszliśmy tędy, prawda? No właśnie, tu sobie pokoloruję, że tutaj byliśmy. Proszę bardzo, o, tędy poszliśmy. Dobra, czy mogę... Tu muszę jakoś dojść. Aha, a jakie sprytne, zobaczcie. I teraz jeszcze właśnie, wychodzi na to, że wydaje mi się, że chyba tutaj jakbyśmy... Już pokoloruję, że tu byłem. Cyk. O, już mnie zrzuciło. Aha, może, co muszę zrobić tak? Prawdopodobnie mogę kierować, zobaczymy, jak teraz w górę. Tak, to ja steruję, gdzie pójdę. Dobra, w porządku, to ja steruję, w którą stronę idę. I Hoodie, okej, może być. Hoodie nie jestem teraz, dobra. I jesteśmy tutaj, byliśmy. Proszę bardzo, wszystko zrobione. Zaznaczę, że tu byłem, zresztą widzę, że jest prezent. Tak, zrobione, zmienimy sobie znowu kolor na jakiś przyjaźniejszy, to też byłem, proszę bardzo. O, jestem. Agrestem. Aha, to nawet nie muszę pójść. Bo i tak muszę przerzucić się tędy. Zobaczymy, co jest tutaj. Yum Cave. O, to może skrót. Yum Cave. Nie będę zaznaczał, że tędy szedłem, bo nie przeszedłem jeszcze tędy. Co jest z tej strony? Kolejne zagadki. To sobie pokolorujemy. Tutaj trasę jakoś na żółto. O, tutaj coś wyrosło. Jak tylko pokolorowaliśmy, to coś wyrosło. Tu przejdziemy, tu przejdziemy. Tu wejdziemy na górę. Tu sobie przejdziemy tędy. Aha. Okej. Okay. I teraz wejdziemy sobie. Taka mała zagadka widzę. Aha, dobra. Tędy, tu. Cyk. I mamy kolejny prezent. Dużo takich sekretów tu produkuje. Scarf. Dobra, mamy szaliczek. Proszę bardzo, bardzo ładny szaliczek. I od razu mnie wyrzuciło. No i można zaznaczyć, że tu byliśmy. Cyk, proszę bardzo, pomalowane. Co prawda krzywo. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby było prosto, nie? Chodzi o artyzm. Czyli tu też byliśmy, o, proszę bardzo. Tak, strefa żółta, o, wszystko tu pomalowane. Tu byłem. Idziemy teraz tędy. Znowu jakieś dziwne drzewka. O, koteczek jeszcze jeden wyleciał? Koteczku, jak ty się tu znalazłeś? Więcej ich jest? Lost Kid? O kurcze, jest ich więcej. Ha. Nie spodziewałem się, czyliż wiecie, dobra, jak wypatrzyliście, bo ja w ogóle przestałem patrzeć na to, ale jak wypatrzyliście gdzieś po drodze znowu jakiegoś szmergla małego, to dajcie znać. Tak, to będziemy patrzeć, co tam ciekawego. Trzeba wypatrywać ich cały czas. O, tu jest czyjś dom, ale widzę, że czyjś dom jest kompletnie pozbawiony koloru. Czas to trochę zmienić. Bardzo, o. Jeszcze tutaj jakieś przejście, o proszę bardzo. Fajne, bo zmieniła się paleta kolorowa, tak? Więc tutaj, o, elo. Tylko, że tutaj mogę sobie usiąść, mogę sobie odpocząć, ale nic więcej nie mogę zrobić. Też chyba, że coś, gdzieś będzie jakaś interaktywność, ale nie widzę, żeby była. No przede wszystkim chcielibyśmy się dostać do... Tutaj sobie pokoloruję, tu przeszedłem, o proszę bardzo, tędy. Taką jakby trasę sobie mogę pokolorować, że tędy byłem. Co tu się dzieje? O, patrzcie. Nie podoba mi się to, co tu widzę. Na razie. Dobra, ale pokolorujemy też tutaj coś. Tu, o. Można w ogóle tędy wejść? Nie można. O, jakiś taki mrok tam się, zobaczcie. O, co to jest? Co to jest? Nie za bardzo mi się podoba to, co tu się odwala. To, o, tego wielkiego drzewa nie da się pomalować, zobaczcie. Można tylko jego okolice pomalować. Co to jest? O, kurczę. Co to za miejsce? Nie wiem, zaznaczę na czerwono wszystko tutaj, o. Cyk, 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 chaotycznie trochę, o. Jakieś przejście? Mhm. Przejście? Ale gdzie przejście? Oho. Prawdopodobnie to są jakieś inne przejście, ale na razie nie będę testował. O, proszę. No w końcu udało ci się dotrzeć. To chciałem ci właśnie pokazać. Nic, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ale jeśli Cykoria myśli, że jesteś godny tego pędzla, to jest twoją odpowiedzialnością, żeby się z tym zmierzyć. Co się kurna dzieje? Co się działo z moimi... Oj, jego mrok zaraz pożre. Co się stało z moimi kolorami? Z, raczej z kolorami moich... Wow!
Patrzcie, kolorem mogę odgonić, chyba. Nie wiem. Mogę odgonić? Ciężko powiedzieć, ale to niszczy mój kolor. Oj, mnie też porwało. Oj, oj. Co to jest? Jakaś walka? Oj, oj, oj. Dobra, muszę zakolorować jakieś potwory. O mój Boże, co mnie tu porwało? Wow. Aj, dostałem. Jakieś takie... Ej, nie spodziewam się jakichś takich, wiecie, jakiejś walki. Nie mogę też zmienić w żaden sposób koloru. Musi być to fioletowy kolor. Jakaś walka z bossem? A masz. Oj. Zobaczcie, pokoloruję typie jeden. To ciekawe. O, o. Dobra, teraz większe wyzwania są. Dobra, pozamykałem jego małe oczy. Otworzy duże oko, ojej. Dobra. Czyli niektóre strzelają promieniami, a niektóre strzelają w nas po prostu. Dobra, już. Zakalorowane. No kurczę. No muszę uciec. Już dostałeś, kurczę. O tak. O, drugi raz. No dobra, panie. Gałka oczy na mroku. Mroczna gałka. Posłuchajmy muzyki. Co? Dobra, pozwoliłem chyba, żeby mnie zżarło, nie? To dlatego był mój błąd. Pozwoliłem, żeby mnie zażarło. Nie może mnie nawet dotknąć to dziadostwo. Okej. Udało się wygrać, ale ładna muzyka, naprawdę. Ale czuć ten vibe Celeste, powiem szczerze, naprawdę, po tej muzyce. Chapter 2, rozdział 2, Wielder's Duty, Save and Quit. Idealnie, zobaczcie. Skończyliśmy cały chapter 1, to jest obowiązek operatora, tak to się nazywa, można tak przetłumaczyć. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak właśnie wygląda Chicory. I będziemy się spotykać za 2 dni w kolejnym odcinku. No jest urocza gra, ma swoje wyzwania, zobaczcie, ma swoje zabawy kolorami, ma dużo takich małych elementów sekretnych, gdzie można poszukać sobie ciuszków, te ciuszki też mają jakieś, widzicie, jakieś właściwości, w sensie, że dzięki tym ciuszkom możemy coś odblokować, ale myślę, że w przyszłości też dostaniemy jakieś dodatkowe możliwości, bo z tego, co czytałem o tej grze, to rzeczywiście odblokujemy jakieś umiejętności w przyszłości. Nawet się ładnie rymuje. Więc jestem też ciekaw waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach. A ja się żegnam. Trzymajcie się, wielka piona. I do zobaczenia już wkrótce. Cześć.